Na liście osób, które leciały na uroczystości do Katynia, było 3 parlamentarzystów z Podkarpacia: Grażyna Gęsicka, Stanisław Zając i Leszek Deptuła. Leszek Deptuła napisał jeszcze niedawno na swoim blogu: wizyta ta będzie dla mnie ogromnym przeżyciem, będę mógł pochylić głowę przed Krzyżem Katyńskim i połączyć się ze wszystkimi, których w jakikolwiek sposób dotknęła ta zbrodnia. Poseł Leszek Deptuła był wcześniej radnym w Wadowicach Górnych i marszałkiem województwa. Leszek Deptuła przy tej ulicy w Mielcu miał swoje biuro poselskie, miał też wiele planów związanych z dalszą pracą dla Mielca. Wczoraj miałem SMS-a od niego z pozdrowieniami, takimi miłymi słowami, no, że po przyjeździe z Katynia chciałby się z nami spotkać. Natomiast no, jestem w szoku, tak jak wszyscy chyba. W momencie, gdy doszło do tragedii w Smoleńsku, w tej szkole w Mielcu odbywały się jeszcze zawody, w których wręczano nagrody ufundowane przez posła Deptułę. Znali go i cenili nauczyciele nie tylko tej szkoły. Bardzo serdecznie odnosił się do wszystkich ludzi i pozostanie w mojej pamięci jako osoba wspaniała, niezwykle wrażliwa. Osoba, która ceniła ludzi, która bardzo, bardzo chciała ludziom pomagać. Leszek Deptuła miał 55 lat, z wykształcenia był weterynarzem, całe życie związany był z Mielcem. Nagle zostaje rodzina bez ojca, bez żona, bez męża, sąsiedzi, bez sąsiada. To jest coś takiego, wyrwanie w środku w pełni życia człowieka bardzo takiego ekspresyjnego. Leszek Deptuła był radnym w Wadowicach Górnych, radnym sejmiku województwa, marszałkiem, posłem. No rzeczywiście, ten Katyń od dzisiaj będzie jeszcze bardziej przeklętym właśnie miejscem. Nie no, tragedia, tragedia, naprawdę, że to jest ciężko cokolwiek powiedzieć. Leszek Deptuła jeszcze niedawno rozważał ubieganie się o fotel prezydenta Mielca. Dziś jego rodzinne miasto jest w żałobie. Znaliśmy się od okresu szkoły średniej. Chodziliśmy do tego samego liceum. W jednym czasie zdawaliśmy maturę. Byliśmy pasjonatami tego, co się robi w otoczeniu, ale dla Podkarpacia. I na pewno, Leszku, jeżeli widzisz nas, to wiesz, że wszystko to, co robiłeś, było ważne. Leszek Deptuła zostawił żonę i osierocił 2 synów. Jeden jest jeszcze studentem.